Kodwiko, wydajcie nam znać, czy nas słyszycie, czy nas widzicie, bo chciałem wam powiedzieć, że bardzo doceniamy, że jesteście z nami, gdyż świat się wali, jak to my mówimy z Jolantą. Tak, świat się skończył. A wy jesteście, słuchajcie, z reguły. Także przypominamy o webinarach na Facebooku i też transmisję live wrzucamy na Facebooka, ale jeżeli jeszcze nie zauważyliście, bo może tak być, bo są ludzie szczęśliwi, którzy nie skroją Face'a, albo skroicie w aplikacji, która po prostu pokaże wam stare posty, to Facebook zdechł jakieś 2 godzinki temu i nie działa. Nie wiem, czy globalnie, czy to tylko Polska została odcięta od Facebooka, ale sprawdziłem w internecie, wygooglowałem, bo to nie dość nietypowe, tak, nie działa. Ani na jednym komputerze, ani na drugim aplikacja no niby coś pokazuje, ale właśnie nie odświeża. Więc jesteśmy w ograniczonym gronie, tylko właśnie ze względu na to. Ale słuchaj, będzie nagranie, to też jest ważne. Jak będziecie chcieli wrócić do tego nagrania, to zaglądajcie na facebookowy profil fundacji. Mam nadzieję, że ten Facebook wstanie i tam to nagranie też będzie później dostępne, będzie wrzucony po prostu link do jakiegoś zasobu, na przykład na YouTubie. Tak, żeby sobie czasami dobrze obejrzeć to jeszcze raz, czy chociażby, słuchajcie, przekazać komuś, tak, to, co dzisiaj wam pokażemy, co będziemy starać się wam pokazywać. I teraz też na wstępie chciałem zaznaczyć, że będzie dość inaczej niż jest zwykle na webinarach. Nie wiem, czy byliście u nas już wcześniej, czy nie. Nie ma dzisiaj certyfikatu za ten webinar i już tłumaczę dlaczego, ponieważ Godwik to tylko początek naszych co miesięcznych spotkań. Ja i Jolanta postanowiliśmy zrobić cały cykl 10-godzinny poświęcony programowaniu i robotowi Cody Rocky, co oznacza, słuchajcie, że będziemy wam udostępniać certyfikat za te spotkania w maju. I to będzie certyfikat, na którym będzie wykazane 10 godzin szkolenia z programowania i właśnie z obsługi robota Cody Rocky. A żeby tak sprawdzać frekwencję waszą, czy oglądaliście to nagranie i czy uważaliście, to będziecie zbierać literki, które będą hasłem, żeby otworzyć katalog, w którym ten certyfikat będzie się znajdował. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten pomysł, zachęci was do tego, żeby być z nami co miesiąc. Przypominam, zawsze będą nagrania też dostępne, żeby sobie to obejrzeć. Ja kilka razy będę starał się mówić w trakcie nagrania, jaka literka dzisiaj jest do zbierania. Tak? To co, tak na dobry start ja powiem pierwszą literkę. I pierwsza literka. Jolanta, chcesz czynić te honory? Nie, dzisiaj ty, ja tu robię werble. Pierwsza literka dzisiaj to... I pierwsza literka to jest literka I, jak Ignacy. Lub jak Irena. Albo jak... A w sumie nie, to już nic nie mów. Nic nie mów. Już widziałam po tobie, że chcesz tutaj no dobra, pójść za daleko. Damy mają pierwszeństwo, tak więc zaczynamy od Jolanty, a ja będę opowiadał ciut później. Ciut później. Kochani, to jest pierwszy webinar, tak jak już mówiliśmy w zapowiedziach z Sylwestrem, chcemy was poprowadzić od A do Z, czyli od początku do końca, przez programowanie z robotem Cody Rocky. Co to znaczy? To znaczy, że jak dostajecie swojego Cody Rockiego, jesteście szczęśliwymi posiadaczami, to żebyście od początku do końca wiedzieli, co z nim zrobić, jak z nim pracować, a dodatkowo ode mnie będziecie mieli taki bonusik też na koniec. Przygotowałam dla was specjalny do każdego webinaru takie karty pracy. Nie, żeby nie było, nie jestem zwolenniczką kart pracy, ale pomagają one prowadzić zajęcia, szczególnie, że często zajęcia z robotyki prowadzone są tak, że prezentujemy uczniom, jak należy działać, jak należy pracować z danym robotem albo z danym programem, tak jak my dzisiaj wam to pokażemy, a później uczniowie robią to sami.
tylko żeby nie było tak, że a proszę pani, a co teraz, a co ja mam robić? Dzieci pracują w różnym tempie, szczególnie na zajęciach z robotyki, to bardzo dobrze widać, więc po to będzie dla każdego dziecka karta pracy, a do takich już trudniejszych zajęć, kolejnych etapów, bo będziemy chcieli właśnie po kolei poziomami was prowadzić, będą też skrypty, jak takie rozwiązanie powinno wyglądać. Sami się jednak przekonacie, że nie zawsze rozwiązania będą wyglądały tak samo, a będą dawały ten sam efekt i to jest też świetna sprawa, żeby pokazać uczniom, że robotyka daje nam mnóstwo możliwości, ważny jest efekt, a nie to, jak doszliśmy do rozwiązania. Kochani, na początek chciałabym wam właśnie opowiedzieć o tym, co będzie znajdowało się w waszym pudełku z Cody Rockim. Jest to niewielkie pudełko, to też jest zaletą tego robota, że jest on nieduży, łatwo się go przechowuje i od razu zdradzę wam mój patent na to, jak mamy więcej robotów, więcej dzieci, a szczególnie w czasach COVID-a, kiedy najlepiej, kiedy dzieci korzystają cały czas ze swojego zestawu, mają na przykład swój tablet, swojego robota na konkretnych zajęciach, ja nadaję imiona robotom zgodnie z kolejnością alfabetyczną. To jest akurat moja ulubiona pani robotka, czyli Cecylia, czyli na literę C. I takie dziecko, które ma Cecylię, ono też wie, że ma tablet podpisany literą C. Więc to jest ode mnie taki patent dla was. A teraz już zaglądamy do środka. Na początek pojawiają nam się karty, rzucają nam się w oczy. Z jednej strony białe z paseczkiem, a z drugiej strony kolorowe. One są fajne, takie, nie jest to typowy papier, tylko tak jakby był zalaminowany, to jest taki sztuczne tworzywo, czyli są bardzo trwałe, można je przetrzeć ściereczką i nie ma z tym problemu, a dodatkowo jak się jakaś zgubi, możemy sobie wydrukować, zalaminować i mieć dalej. Ale one są fajnie tutaj wchodzą w ten rowek, że tak powiem, i nie wypadają tak łatwo. A pod tymi kartami coś bardzo ważnego, czyli adapter Bluetooth. Kochani, pamiętajcie, że jak chcecie pracować z laptopem, z programem MakeBlock, musicie mieć ten adapter. Nieważne, że wasze laptopy, komputery mają Bluetooth, potrzebny jest ten adapter, bo na tym właśnie możecie się bezprzewodowo połączyć ze swoim robotem przez laptopa, a każdy z nas chce korzystać bezprzewodowo, bo wtedy można na przykład sobie robić fajne wyścigi, jeździć. I tutaj na pierwszy rzut oka w naszym pudełku mamy oczywiście pierwszego robota, Cody. Bo jak wiecie, Cody Rocky to dwa roboty, Cody i Rocky. Cody to jest tutaj ta programowalna głowa, jak ja to mówię, pięknej kolorystyce biało-czarnej. I ja tutaj też to, co robię, podpisuję także głowy i resztę, czyli Cody i Rockiego podpisuję pudełko. Bardzo to ułatwia organizację, jak coś zginie, nie daj Boże, to wtedy wiemy od którego robota, wiemy które dziecko z tego korzystało i gdzie tego ewentualnie szukać. Oczywiście nasz robot posiada baterie, są one właśnie tutaj umieszczone w Cody i do tego, żeby naładować baterię, potrzebny jest nam przewód USB. Ja przewód też podpisuję dokładnie, żeby ta organizacja pracy była jak najlepsza. Też tutaj, jak macie więcej robotów, to polecam, też mam kupione właśnie w Mentorze taką ładowarkę na wiele robotów. O, pokażę ją. O, takie cudeńko, możecie tu naraz 6 tabletów, 6 lub 6 robotów, 6 kodejów wkładacie i 6 ładujecie jednocześnie. Tak, bardzo fajna sprawa, nie blokuje to tylu gniazdek, można sobie wyłączyć pstryknięciem to ładowanie. I to, co tygryski lubią najbardziej, czyli dalej pojawia nam się Rocky. Rocky tutaj z czujnikiem odległości i ze światłem i z tym, co ja najbardziej lubię, o widzicie też podpisany, to też jest część Cecylki, to co ja najbardziej lubię w tym robocie, czyli te gąsienice, to sprawia, że Cody Rocky sprawnie porusza się także po dywanie, czego często wiele robotów nie potrafi, jakoś tam boksują, nie mogą przejechać, ale coś, co jeszcze bardzo lubię, wszystko lubię w ogóle w tym robocie, ale jest taka piękna markowa smycz,
która pozwala przyczepić do niej kodeja, po to, żeby on nam nie upadł, zwłaszcza dzieciom, które są bardzo aktywne i lubią działać z robotem, nie siedzieć tylko w miejscu. Dlatego przypinamy, wieszamy na szyi albo na ręce i wtedy mamy pewność, że to nam nie spadnie. Te roboty są naprawdę bardzo wytrzymałe, ale jak to się mówi, nie próbujcie tego w domu. Załącznikiem oczywiście w tym pudełku są też te naklejki, tylko ja bardzo je lubię, dlatego wszystkie już wykorzystałam, więc nie mam tutaj pustych, bo dosłownie przyklejam je na wszystko, żeby dzieciaki miały porządek. I to myślę tyle, jeżeli już macie swojego kodeja i chcecie zacząć z nim działać. Sylwester, oddaję głos do studia, jak to się mówi. To ja się włączam i prowadzę dalej. Słuchajcie, Jola pokazała wam zawartość pudełka, natomiast ja wam pokażę to, gdzie trzeba się udać, jeżeli myślicie o programowaniu tego na komputerze, ponieważ on ma zarówno możliwość programowania na komputerze, jak i na tablecie, ale o tablecie opowie Jolanta, natomiast ja pokażę wam komputer. Tak więc potrzebujemy na początek pobrać aplikację, być może już to zrobiliście, tak więc to będzie też takie odświeżenie, ale tak jak obiecaliśmy, będziemy pokazywać wszystko od A do Z, co znaczy, że pokażemy też, gdzie tą aplikację znaleźć. I teraz już widzicie mój ekran. Ja już wpisałem sobie wcześniej stronę makeblock.com. To jest strona producenta, który produkuje kodiroki. Tam jest zakładka software, w którą klikamy. O, czekajcie, dwa razy to nam się otworzy w osobnym. Nic na polski tłumaczyć nie będziemy. Naprawdę nie trzeba znać języka, żeby móc otworzyć sobie tą stronę i znaleźć potrzebne nam informacje. I program, który służy do programowania kodiroki, nazywa się mBlock 5. Oparty jest na Scratchu, znany, jak jeszcze był Scratch 2.0, to był mBlock 3. Tutaj klikamy download i przeniesie nas do strony z pobieraniem. Tu, słuchajcie, mamy do wyboru kilka opcji. Przede wszystkim istnieje coś takiego jak strona webowa. Ja wam ją pokażę, otworzę. To znaczy, że nawet nie musicie nic instalować, jeżeli chcecie skorzystać z mBlocka 5 na komputerze w przeglądarce. Ona się już otworzyła, sam mBlock bez problemu będzie działał, aczkolwiek do tego będzie potrzebny nam coś, co nazywa się mLeak. To jest specjalny sterownik do obsługi robota, żeby komputer go rozpoznał. Więc tutaj oczywiście możemy programować w przeglądarce w okienku i rzeczy, które będą dotyczyły tylko duszków, one będą działały bezbędnie, ale jeżeli będziemy chcieli wysłać kod do naszego robota, to tu potrzebujemy mLeak dla Windowsa, dla Maca, Chromebooki oraz rodzaje Linuxa, Debian i kolejny. A tu mamy u góry, słuchajcie, tradycyjne wersje na komputery. Tu jest PC version, która jest dla Windows 7, 10, 64-bitowych oraz wersja na Maca, która także działa. Poniżej kody QR do znalezienia aplikacji w sklepie Google'a lub w sklepie Apple'a. Tak więc, jeżeli ja kliknę Download for Windows, to zobaczycie, zacznie mi pobierać tą aplikację. W tej chwili wersja 5.35. Ja anuluję pobieranie, bo już wcześniej, słuchajcie, się przygotowałem i tą aplikację mam pobraną. Więc samej instalacji chyba nie muszę pokazywać. Pobrany plik otwieramy na dysku, jak każdy inny program, klikamy, instalujemy, wybieramy sobie katalog i po naszym oczom pojawi się mniej więcej takie okienko. Poczekajcie, ja wezmę oryginalnie, teraz oryginalnie najnowszy produkt CyberPi się pojawia, ale my się tym nie będziemy zajmować, więc tutaj klikamy sobie krzyżyk i docelowo dodajemy to, co chcemy, czyli
W moim przypadku, jak i waszym, zapewne będzie to robot Kogi Roki. Zwróćcie uwagę, że ja mam gwiazdkę przy Kogeju, ponieważ jest to mój robot domyślny, co sobie właśnie zaznaczyłem. Tak wygląda mniej więcej aplikacja i postaram się was tak pokrótce oprowadzić, słuchajcie, po tym. Przede wszystkim chyba taka pierwsza rzecz, którą warto zrobić, żeby nam później nic nie zniknęło, nic nie uciekło, to jest założenie sobie konta, ponieważ możemy oczywiście zapisywać pliki domyślnie na komputerze, ale fajnie też mieć zapisane to wszystko w chmurze. Dzięki temu, jak otworzymy program na innym komputerze, będziemy mieli dostęp do naszych programów, a z drugiej strony nasi uczniowie nie będą zaśmiecać nam dysków na komputerach, które będą używane w szkołach. Więc potrzebuję tu wejść na tego misiaczka, tak to nazwijmy, taki kontur. I słuchajcie, kliknąć rejestracja, wprowadzić adres e-mail. Przykład. Jest. I teraz słuchajcie, decydujemy się, tak? Dla nas to oczywiście mam więcej niż 16 lat. Jeżeli ja wezmę mniej niż 16 lat, to tak jest to związane z prawem, trzeba poinformować rodzica albo opiekuna, może być to nauczyciel. Jestem tutaj jego opiekunem, prawda? Patrzymy, przeglądamy sobie wszystkie, całą politykę. Tylko prywatności po angielsku. Słuchajcie, zakładam, że nikt tego nie czyta, ale oczywiście jak najbardziej, słuchajcie, to jest o to, że te projekty będą przechowywane w chmurze. Klikamy zgadzam się, no i tutaj wprowadza się jeszcze hasło, kod weryfikacyjny, który idzie na maila, tak, rodzica, i potwierdzamy. O wiele prościej jest, jak zakładamy swoje konto, wtedy, słuchajcie, klikamy mam 16 lat i więcej, podaje i jest podobnie tak samo na nasz adres wysyłany kod. Jak już założycie sobie to konto, to później wystarczy pisać, ja mam taki specjalny adres e-mail, który jest na tak zwany spam, aczkolwiek z MakeBlocka z tego spamu naprawdę praktycznie nie ma i za chwilę już pojawia się tu ikonka, zobaczcie, taki robocik, że jestem zalogowany. No to jak już jestem zalogowany, to mogę po pierwsze, znowu, dostać kolejny kod do uwierzytelniania. Mogę zarządzać kontami w tym przypadku. Mogę podejrzeć sobie, poczekajcie, bo to przeniesie mnie do przeglądarki. Mogę podejrzeć sobie mój profil, tak, z moimi różnymi właśnie kodami napisanymi, zapisanymi na tym koncie, czy chociażby tu już w samym programie mogę podglądać moje projekty, które mam na danym koncie zapisane. Idąc dalej, to jest dość ważne, żeby mieć takie konto. Niektóre funkcje działają dopiero przy posiadaniu takiego konta. Mamy samouczki. Jeżeli tylko znacie trochę języka angielskiego, albo można zawsze użyć tłumacza, można sobie zajrzeć na stronę do podręcznika użytkownika, gdzie też wszystko jest opisane. Aczkolwiek jeżeli będziecie z nami przez te 10 godzin, to my zrobimy dokładnie to samo, wszystko krok po kroku będziemy opisywać. Co ciekawe, tu są przykładowe programy i tu można zaglądać, to jest dość fajna rzecz, słuchajcie, ponieważ zarówno są to programy przykładowe do sceny, jak i do duszku wykorzystujące sztuczną inteligencję, internet rzeczy, jak i właśnie dedykowane specjalnie Kogi Roki, które też można sobie wgrać i taki kod można podglądać sobie jako przykładowy program. Potem, jak już tu przeszliśmy, to przerzućmy się na drugą stronę. Glob to zmiana języka. Język polski jest lepiej lub gorzej przetłumaczony, ponieważ część tłumaczeń jest robiona przez różne osoby z różnym skutkiem, ale powoli, powoli jest to coraz lepsze. I tak, nowy projekt, słuchajcie, to otworzy nam nowy prosty projekt. Potem mamy otwórz, możemy otworzyć, słuchajcie, plik zapisany w moich projektach. W tej chwili, bo jestem zalogowany, albo, uwaga, mogę
otworzyć projekt jako importuj ze swojego komputera, wtedy zaimportuje zapisany projekt na komputerze. To też jest ważne, że będziemy przenosili na przykład tradycyjnie. Możemy zapisać projekt, wtedy uwaga, jako zapisz, jako zapiszemy go w chmurze lub zapisać na komputerze. Takim plikiem także możemy się podzielić, wtedy poczekajcie, będzie ten i dzielenie na razie jest dostępne jedynie przez funkcję Google Classroom. W edycji mamy tryb turbo, który pomaga nam, jeżeli mamy sprawdzić jakiś kod, żeby ten kod przeszedł o wiele szybciej, czyli wszystko jest podwojone, wszystko chodzi szybciej i możemy całkowicie ukryć scenę, jeżeli ona jest niepotrzebna, czyli na przykład nie ma programowania duszka, tylko zajmujemy się czysto programowaniem na komputerze. Co jest ważne także, to zachowanie aktualnej aplikacji. Tu pod tymi kropeczkami, słuchajcie, znajdziecie po pierwsze wersję, jaką posiadacie. W tym przypadku jest 5.3.5. Można doinstalować szybciutko sterownik do robota i przede wszystkim patrzymy sobie tutaj, sprawdzić dostępność aktualizacji i wtedy patrzy, czy nasz program jest aktualny. A jak jesteśmy przy aktualizacji, to słuchajcie, największym, jakby najczęstszą przyczyną problemów z robotem jest właśnie to, że aktualizujemy sobie aplikację na komputerze, a robot pozostaje niezaktualizowany. I wtedy trzeba będzie właśnie takiego robota, słuchajcie, zaktualizować. O czym powiem za chwilę. Póki co idziemy jeszcze po szybkim jakby tour po aplikacji. Tu jest scena, zobaczcie, u mnie jest pomniejszona, bo nie jest mi teraz potrzebna, może być większa. Tu będzie działa się magia, jeżeli będziemy programować duszka. Żeby zaprogramować duszka, muszę przejść tu na zakładkę. Tu są urządzenia, tu są postaci, panda. Jeżeli napiszemy szybciutko jakiś kod, kiedy spacja wciśnięty, to powie panda nam witaj, proszę bardzo, klikamy flagę, naciskamy spację i panda się przywitała. Tak wtedy ta scena może być ważniejsza przy robocie. Lepiej, żeby zajmowała mniej miejsca. Tutaj dodajemy więcej duszków, a tutaj dodajemy, słuchajcie, urządzenia, czyli to, o czym już mówiłem. I tu dość ważne przyciski na dole, to są dwa tryby pracy z Kodim Rokiem. Tryb wyślij polega na tym, słuchajcie, że ten kod wysyłany jest bezpośrednio do naszego robota, tak? Czyli on trafia tutaj, możemy odłączyć robota całkowicie od komputera, i ten kod będzie zachowany. Ja wam pokażę na przykładzie tego robota. On był zaprogramowany, akurat ta sztuka, dawno, dawno temu. Była użyta w Escape Roomie, miała pokazywać obrazek. Zobaczcie, widzicie, pokazuje się co jakiś czas obrazek zakodowany. I ten kod już dobre kilka miesięcy w tym robocie sobie leży. Tak? Nawet nie pamiętam, czy ja zapisywałem wtedy z dzieciakami ten kod w programie, czy on był tak zaprogramowany jednorazowo, żeby to pokazać, ale on sobie leży. Nie potrzebuje mieć robota podłączonego do komputera. Zobaczcie, tu ma adapter Bluetooth, o którym też będę wspominał, tylko jest zachowany. I to jest ten tryb wyślij. Jeżeli jednak zmienimy tryb na tryb live, to wtedy kod nie będzie przechowywany w robocie, ale będzie przechowywany w komputerze, co oznacza, że robot musi być połączony non-stop z komputerem. Jeżeli ja rozłączę robota, to on żadnego kodu nie zapamięta. Będzie tak, jak było przed programowaniem, bo ten kod znajduje się tylko w komputerze. Po co nam tryb live? Ano chociażby po to, żeby sterować robotem z klawiatury, albo żeby wykorzystywać inne funkcje, jak na przykład głębokie uczenie maszynowe, czy wchodzić w interakcję z duszkami, czyli z postaciami. Wtedy przydaje się tryb live. I ostatni przycisk, bo tutaj lupek chyba tak, równa się to wraca do pozycji wyjściowej, lupki to każdy wie, że to jest przybliż, oddal. Ostatni przycisk to przycisk połącz, który, słuchajcie, jeżeli tylko kliknę połącz, to on wtedy zaczyna wyszukiwać robota. Akurat robota nie mam podłączonego, mam teraz po USB podłączony i jeżeli kliknę połączenie, to ten robot, słuchajcie, automatycznie się podłącza i
potem zyskujemy jakby dostęp do nowych opcji, nowych funkcji. I teraz się tak zastanawiam, te chyba te aktualizacje i tak dalej, to za chwilę pokażę, a póki co oddaję Tobie głos. Jola, jola, jola. Jola, tak, jestem, nie poszłaś na kawę, no to dobra, ja screen sharing zamykam, tak żebyś też miała możliwość. Chodź, ty pokażesz teraz aplikację mobilną, prawda? Tak, pokażę aplikację mobilną, stąd za moimi plecami monitor MyBoard, ponieważ chciałabym wam to pokazać właśnie na tym monitorze. Ja bardzo lubię właśnie pokazywać wszystko na monitorze MyBoard. Wtedy ja mam komputer do swojej dyspozycji i w takim monitorze mam wbudowany oczywiście system Android i pokażę wam, jak to u mnie wygląda. Zaraz już na pewno to zobaczycie, mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że mnie słychać. Sylwester, czy mnie słychać? Jak mnie nie słychać, to daj znać. Tak, słychać, a ja cię wezmę jeszcze na większy ekran, tak żeby było ci... O, super. Kochani, w aplikacjach mam już zainstalowane wszystkie niezbędne do nauki programowania aplikacje, w tym także aplikację MakeBlock. Oczywiście, tak jak już Sylwester powiedział, instalujemy ją ze sklepu dedykowanego właśnie naszemu urządzeniu. Akurat to jest wysoki Android, 9 bodajże już, więc tutaj nie ma typowego sklepu Play, ale jak widzicie, nie stoi to na przeszkodzie, żeby sobie przekopiować z komórki, z tabletu aplikacje, z jakich chcemy korzystać. I ja tak zrobiłam z aplikacją MakeBlock. Jak widzicie, tam w prawym górnym rogu mamy właśnie przycisk Bluetooth do połączenia z robotem. Ja mam taki fajny stojaczek, mam nadzieję, że mojego robocika będzie tutaj widać. I żadna tutaj filozofia nie jest nam potrzebna. Mamy adapter, wkładamy w odpowiednie wejście i tak samo możemy się połączyć. I zaraz spróbujemy to zrobić, tylko uruchomimy naszego robota. Kochani, aplikacja MakeBlock ma trzy tryby, jakby to powiedzieć, zabawy, nauki, trzy tryby działania. Pierwsza to jest dysk, druga to jest narysuj i jedź i trzecia, na której skupimy się najbardziej, to jest ćwiczenie. Zaczniemy od tej, tutaj od dysku. Łączymy z robotem, zbliżamy. Lokalizacja. No, złośliwe rzeczy ma twój dzisiaj. Jak widzicie, trochę trzeba czasami tutaj podziałać, no nie no. Przejdziemy tutaj, może tu nam się połączy. Nie chce się połączyć. Ja tylko dodam, Jola walczy. Tak, normalnie tak jak przy instalacji każdej aplikacji pierwszej, to on musi mieć dostęp do lokalizacji, dlatego że po Bluetooth po prostu odczytuje odległość urządzenia. Ale nie wiem czemu akurat. No powiem wam, że
Nie, nie robię tego pierwszy raz, więc po prostu jest szok i niedowierzanie. Ale o, właśnie tego się nie pokazam, bo aplikacja MyBlog współpracuje też z innymi urządzeniami oczywiście tej marki i jak wy będziecie pierwszy raz uruchamiać tą aplikację, to wam się pojawią oczywiście kody i roki do wybrania. Spróbujemy jeszcze raz. Wyłączę go, włączę. I dzisiaj po prostu, dzisiaj wszystko umarło. Umarł Facebook, proszę Państwa, mówiłam, że świat się kończy. Wszystko ma, czego chce, a połączyć się nie chce. Wszyscy mają tu uprawnienia. Koniecznie chciałam Wam to pokazać, bo nie chcę tak na sucho opowiadać. Ale dzisiaj coś po prostu. Dzisiaj świat się skończył. O, ale spróbujemy jeszcze, bo. Spróbujemy. To jest ta pokazany interfejs tego pierwszego naszego, tej pierwszej naszej opcji, czyli dysku. I to jest szczególnie polecam nauczycielom w tych najmłodszych klasach, na początek. Nawet na jakieś imprezy, zabawy, gdzie chcemy po prostu, żeby uczniowie oswoili się z robotem, pobawili się z nim. I tutaj mamy proste sterowanie, czyli jeździmy do przodu i robot też jeździ, o ile się oczywiście połączy. Poza tym możemy dodawać też szybkość, obroty, czyli takie gotowe połączenie ruchu ze sterowaniem i emocje, czyli to samo, co mamy w aplikacji na komputer. I taką wersją rozwiniętą tego dysku jest tutaj narysuj i jedź. Narysuj i jedź, czyli rysujemy linię. To może być dla dzieciaków coś w stylu jakiejś mapy, tak? O, tutaj rysujemy i możemy dodawać różne opcje. Bomby, możemy dodawać światła, możemy dodawać dźwięki, tak? To jest taki gwizdek i po wciśnięciu play uruchamiamy to. Widzicie, na dowolnym miejscu drogi, czyli na przykład budujemy z dzieciakami jakiś tor, przeszkód i za pomocą tej aplikacji, metodą prób i błędów, mają one doprowadzić robota do końca. Ostrzegam, nie jest to łatwe, ale daje dzieciakom świetną frajdę i jak widzimy, nie trzeba mieć tutaj zaawansowanych umiejętności kodowania, programowania. I trzecią opcją, którą szczególnie polecam rodzicom, którzy chcą kupić swojemu dziecku, na przykład pod choinkę, taki prezent w postaci Kodi Roki, ale sami nie mają zbyt dużej wiedzy, a często nawet czasu, żeby poświęcić dziecku, żeby po kolei przeprowadzić go przez ten proces nauki kodowania. Nie słychać mnie, ktoś tu napisał, ale mam nadzieję, że mnie słychać. I wtedy przechodzimy do tej opcji ucz się. I tutaj mamy, o, jak ktoś nie ma, to może kupić Kodi Roki. I tutaj mamy takie levele, poziomy, krok po kroku. Czyli dziecko może samodzielnie z robotem uczyć się po kolei tego programowania. Nasza panda tutaj jak zwykle się pojawia. I ja tutaj już chyba przeszłam trochę, ale tyle ile dziecko przejdzie, tyle ile potrafi. Niektóre dzieci przechodzą, wiadomo, te poziomy szybciej, niektóre gorzej, ale to jest właśnie piękne w tym, że każde dziecko może robić to na swój sposób. Dzisiaj po prostu śmierć robotów. Śmierć Facebooka, śmierć robotów. Spróbuję ostatni raz. Jak Jola, jak nie ty, to ja pokażę. O! Panie, to nie ma problemu. Dobra, fajnie. Zaraz spróbuję ostatni raz. Dajmy mu szansę. Zazwyczaj to się dzieje po prostu bardzo szybko. Jak nie chce nam się połączyć poprzez samo włączenie, tutaj macie na adapterze takie wywołanie Bluetootha. Wywołujemy go, zbliżamy i
robot się łączy, ale dzisiaj umarł Facebook, więc co się dziwić, MakeBlock, może to jakiś atak hakerski. Dobrze, Sylwester, to pokaż tą opcję, bo jest bardzo fajna. Szkoda, żeby... To ja pokazuję, dokładnie mam tą pierwszą aplikację, ponieważ tak jak Jola powiedziała, aplikacje są dwie, czyli ta pierwsza do sterowania, włączam robota, o włączeniu nie mówiliśmy, przycisk włączenia robota jest pod lewym uchem i to jest dość istotne. Włączyłem robota, klikam sobie na Bluetooth, pojawia się u mnie, ja już mu dałem wcześniej pozwolenia, zobaczcie, i tyle. I sam się już połączył. Robot piknął i tym piknięciem zasygnalizował, że on już jest gotowy do podłączenia. Widzę, że oczy mu się zmieniły. Zobaczcie. Mogę odjeżdżać, wjeżdżać, robić różne rzeczy, zmieniać. Możemy mu zmienić właśnie chociażby te oczy, żeby były takie. O! I wtedy już robot nam działa. A jak jesteśmy przy tych aplikacjach, to jeszcze szybciutko przeskoczę na tą drugą aplikację, bo ta pierwsza służy nam typowo do jeżdżenia, a ta druga to jest przełożenie takie tego mBloka komputerowego tylko właśnie na urządzenia mobilne. Zobaczcie, tu tak samo wybieramy sobie robota. O, to jeszcze muszę szybciutko zaktualizować. I także dostajemy, spróbuję, nie wiem, czy mi wyjdzie, ta kamera mi odwróciła obraz, tak szczerze mówiąc, ale tu mamy menu po prostu obok, gdzie właśnie otrzymujemy te wszystkie podobne bloki, co na komputerze. No właśnie, a jak już pokazuję robota, to jeszcze wam szybciutko powiem i my przejdziemy z powrotem do komputera, co ten robot ma, czego można używać, bo o tym nie wspomnieliśmy. Przede wszystkim mamy trzy przyciski, raz, dwa, trzy. Zabiorę telefon tak, żeby nie przeszkadzał. Są to przyciski w pełni programowalne. Do tego mamy potencjometr, który jest po boku, który też jest w pełni programowalny. W kolejnych odcinkach będziecie na pewno to poznawać. Głośnik na froncie, czujniki takie jak mikrofon, czujnik natężenia światła, czujniki podczerwieni, które są w uszach. Oczywiście wejście na ładowanie, wejście na zawieszenie tego na smyczy, o czym Jola mówiła. I w środku żyroskop, który jest w stanie powiedzieć, jak jest ten robot położony. I co najważniejsze, pod spodem, tak, tu gdzie mamy podwozie, seria czujników rozpoznających kolory, tak jak chociażby na przykład znany wielu osobom Ozobot. Kodiroki tych kolorów potrafi rozpoznawać kilka, pisząc w Scratchu, i kilka tysięcy, jeżeli chodzi o programowanie w Pythonie, bo można mu po prostu kodem kolorów ustawić, ale także rozpoznaje na przykład skalę szarości i odbija wiązkę światła, która później do niego wraca i tak mierzy sobie odległość od przeszkody chociażby. I gąsienice, o których była mowa. Te gąsienice, słuchajcie, pozwalają nie tylko jeździć po dywanie, ale przede wszystkim pozwalają wjeżdżać, pokonywać nachylenia. Sprawdzaliśmy kiedyś z dzieciakami, 30-stopniowe nachylenie dla niego nie jest największym problemem, żeby wjechać w górę. W dół musi zjeżdżać ciut wolniej ze względu na to, że głowa tak daje tu przeciwwagę do tyłu, najlepiej go obciążyć. I jeszcze ja pokażę, Jola mówiła, że ona swoje nazywa, moje, chyba to nie wyjdzie tak, bo jest za jasno od światła, a jest biały, o, tu troszeczkę widać w cieniu. Moje mają po prostu numerki, tak więc. I ważna rzecz, ponieważ Kodi jest na tak zwane magnesy, takie specjalne złącza, to pozwala dokładać do niego różnego rodzaju czujniki, które mamy, słuchajcie, to są klocki neuron, które można dokładać i ma takie specjalne dziury, które pozwalają na rozbudowę go klockami Lego Technics, a potem już dokładamy klocki zwykłe. Dobra, wracamy do aplikacji, czyli ja udostępnię ekran z powrotem. I jesteśmy z powrotem w aplikacji. Dobra.
Zmienię też kamerę, żebyście mi. I teraz kilka ważnych rzeczy, jeżeli chodzi o robota, które każdy powinien wiedzieć, tak żeby się nie denerwować i w przyszłości uniknąć problemów. Tak jak już wcześniej wspomniałem, jeżeli podłączymy sobie robota do komputera, wszystkie aktualizacje robota zresztą idą przez komputer i warto wtedy tego robota podłączyć po kablu. Pokażę to jeszcze raz na tamtej kamerze może. Za szybko przełączyłem. Zwróćcie uwagę, u mnie robot ma podłączony kabelek, tak, i druga część jest w porcie USB właśnie w komputerze. I taki robot połączony po kablu jakby najszybciej i najprościej się aktualizuje. Więc klikam jeszcze raz, wracam tu do ekranu, klikam na połączenie, robot jest już połączony, a ja wchodzę w ustawienia robota. I teraz w ustawieniach robota jest coś, co nazywa się aktualizacja firmware. Ja go nie będę aktualizował, bo on już ma najnowszy firmware. Gdyby miał stary firmware, słuchajcie, to tutaj będzie zmieniony kolor, chyba o ile dobrze pamiętam, na pomarańczowy i będzie wykrzyknik, co oznacza, że trzeba mu ten firmware zaktualizować, bo robot ma starszy firmware, czyli starsze oprogramowanie w swoim, nazwijmy to, mózgu, niż program na komputerze i przez to po prostu mogą się nie dogadywać, bo może nie rozumieć jakichś nowych poleceń, które dla niego zostały wybrane. To jest rozwiązanie 95% problemów z Kodim Rokiem. Zawsze jak ktoś pisze i później trafia do mnie, tak, to zaczynamy od tego, żeby zaktualizować robota i problem ustępuje. Tak jak wspomniałem, ma czujniki rozpoznawania koloru i te czujniki, słuchajcie, mnie osobiście się nigdy jeszcze nie zdarzyło tak, żeby one były gdzieś tam nie rozpoznały właściwie koloru, ale jeżeli na przykład zmieniamy światło, tak, i przechodzimy na różne, to słuchajcie, wtedy taką aktualizację, kalibrację takiego czujnika można sobie zrobić. Co wtedy? Słuchajcie, klikam na to kalibracja koloru czujnika i zobaczycie taką infografikę, że trzeba to przekręcić na dół, położyć białą kartę pod robotem i kliknąć kalibruj. Wtedy kalibruje czujnik koloru, wypuszcza wiązkę i jest skalibrowany, tak? To jeżeli by nie działało. Kolejną rzeczą ważną jest kalibracja, słuchajcie, żyroskopu. Żyroskop to jest taki specjalny czujnik, który odpowiada za to, żeby on rozpoznawał swoje położenie w trzech osiach. I może być tak, że ten żyroskop czasami się rozkalibruje. Wiecie dlaczego? Bo tam jest taki specjalny bloczek, kiedy Kody Rok jest potrząsany. I dzieciaki strasznie lubią go używać i trząść tym kodejem, a przez to trząsenie może czasami właśnie gdzieś te odczyty mogą się później nam różnić, szczególnie jeżeli chcemy być bardzo precyzyjni. Co wtedy? Wtedy przede wszystkim trzeba położyć robota na biurku, żeby on sobie tak poleżał na nim odrobinkę, przynajmniej z minutkę, dwie, bo ten żyroskop musi się ustabilizować. Klikamy kalibruj, a czekajcie, nie czujnik koloru, tylko kalibruj żyroskop, tak, i słuchajcie, on wtedy, macie stabilne miejsce, leży, nic mu się nie dzieje i on wtedy kalibruje żyroskop. To jest kolejny sposób na rozwiązywanie problemów, jeżeli takowe nastąpią, tak. No i ostatnia rzecz, którą tutaj mamy, to jest sprawdzenie statusu. Tu możecie sprawdzić sobie, jaka wersja oprogramowania jest w środku, ewentualnie, jeżeli potrzebujecie, to ADX Mac. Jolanta wspomniała o adapterze do Kodigi. To jest taki specjalny adapter MakeBlocka Bluetooth i teraz ja wam powiem, dlaczego tak się dzieje, że z tabletami czy telefonami Kodi się łączy i nie potrzebuje Bluetooth, a z laptopami, które i tak Bluetooth mają, potrzebuje zewnętrznego adaptera.
Ano to jest prosty jakby fakt, że Kodi Rocky obsługuje łączność Bluetooth 5.0, która daje mu bardzo stabilne łączenie i zasięg naprawdę nawet do kilkudziesięciu metrów, czego nie oferowały poprzednie Bluetooth 2.0, 3.0, a nasze laptopy niestety tego Bluetooth 5.0 wbudowanego nie mają. Bardzo rzadko mają laptopy wbudowane w Bluetooth 5.0, stąd takie adaptery. Na szczęście w zestawie tym Kodi Rocky właśnie Bluetooth, takie adaptery już są dostępne. Jak połączyć robota? Wystarczy wsadzić ten adapter, on zacznie migać i naciskamy tutaj, na nim jest taki przycisk. Robot musi być włączony, zbliżony, naciskamy taki przycisk właśnie Bluetooth i znowu usłyszymy, podobnie jak było tutaj z komórką, piknięcie robota. Jeżeli robot piknął, to znaczy, słuchajcie, że został połączony i zobaczycie, że ten robot jest podłączony również tutaj właśnie na ekranie. Tak, jeżeli chcemy rozłączyć, później klikamy po prostu rozłącz. Tak więc to chyba tak z takich technicznych rzeczy, naprawdę, jeżeli będziecie o tym pamiętać, jesteście w stanie rozwiązać większość problemów, szczególnie te aktualizacje, które po prostu są, jak w każdym sprzęcie, mu potrzebne. Idziemy dalej. Jola, ja ci trochę tak już, jak już skierowałem tego robota do siebie, to wszedłem w twoje, przepraszam za to odmówienie czujników, ale nie mogę trzymać. Spokojnie. Jak już mam go tak ładnie wypozycjonowanego, to zrobię. Natomiast słuchajcie, idziemy dalej i Jola wam powie, co warto robić na pierwszych zajęciach z dzieciakami, jak dopiero tak jak co niektórzy być może poznali robota, tak, żeby ich nie przestraszyć, a wręcz odwrotnie, żeby ich zachęcić. Tak, ale zanim do tego przejdę, to chciałabym rozwinąć temat, który poruszyłeś o tych czujnikach neuron, bo dla mnie to było coś fajnego, że jak już z dzieciakami doszłam do tego ostatniego etapu, szliśmy jak burza przez Kodi Rockiego, to zastanawiałam się, co jeszcze można z nimi zrobić, żeby ten robot był dla nich jeszcze ciekawszy. I tu właśnie z pomocą przyszły mi czujniki neuron. To jest akurat mój ulubiony, nazywa się Zabawny Dotyk i właśnie w tych gotowych tam projektach, które pokazywał Sylwester, możecie właśnie znaleźć też gotowe skrypty, jak coś takiego zaprogramować, ale to, co zawsze polecam, jeżeli macie gotowe skrypty, podpowiedzcie dzieciakom, co można zmienić, co można zrobić. Te czujniki, neuron też są fajne do tego, żeby na przykład tworzyć inteligentny dom. Ja mam tutaj właśnie, chcę wam pokazać te złączki, że tu nie ma problemu, że coś podłączymy nie tak, bo często jest taki strach, że nie, ja tego nie wcisnę, bo to na pewno nie tu. To samo wchodzi, tego się nie da inaczej zrobić. I tu mamy na przykład kolejne do połączenia i to też nie da się po prostu tego inaczej, nie da się tego inaczej włożyć, więc to jest jakby taki dodatek dla was, kiedy chcecie coś zrobić więcej z Kodejem. Także swojego czasu właśnie na stronie Kodowanie na ekranie w zakładce Inspiracje pojawiło się też moja autorska rozbudowa robota o Lego i chciałabym wam właśnie pokazać, dlaczego udaje się to tak świetnie połączyć z Lego. Tak tu się składa, że mam tutaj taki zestaw akurat Lego Spike Prime, ale tak jak mówił Sylwester, wystarczy już Lego Technik. Tutaj te najprostsze właśnie piny idealnie pasują tutaj właśnie do tych dziurek. I kiedy my już mamy takiego pina tutaj u góry, tutaj z boku, na kołach, tak? One są wszędzie, że tak powiem. I jak już tylko mamy takiego pina, możemy do niego dołączać kolejne i kolejne klocki. Także zapraszam was właśnie na stronę Kodowanie na ekranie i tam znajdziecie między innymi instrukcję Lego, jak nauczyć waszego Kodeja pisać, tak? Przy wykorzystaniu właśnie pisaków i zwykłych naprawdę, o tak, Sylwester wrzucił linka, więc możecie się już tam udać, znaczy na razie się nie udawajcie, bo tutaj jeszcze będą same ciekawe rzeczy. I polecam wam również zobaczyć sobie na stronie właśnie Kodowanie na ekranie te klocki neuron.
To jest też bardzo fajnie na święta, można zrobić sobie dekoracje. To jest taka taśma LED. Także jak już czujecie, że doszliście z waszymi uczniami dość daleko, chcecie coś więcej, to polecamy Lego i polecamy klocki Neuron. A ja teraz przełączę się na kolejny mój, na mój piękny monitor, żeby wam pokazać. Żeby wam pokazać właśnie moje ulubione. Kamera mi coś tu skacze, zaraz już nie będzie skakała. Już powinna działać. Tak, dzisiaj złośliwość rzeczy martwych, ale radzimy sobie z tym świetnie. Ja tutaj też już mam w zakładce aplikacje przygotowane dla was. Zacznę, jako że idziemy poziomami, nie wiem, czy jest ktoś z przedszkola, kto chciałby zacząć właśnie tam działać z Codiroki, w ogóle z nauką kodowania, z oswajaniem dzieci. Jeżeli tak, to o, widzę, tutaj są osoby z przedszkola, to polecam aplikację Codepillar. Nie wiem, czy będzie słuchać tą świetną muzyczkę. Ona jest naprawdę, no wszystko dzisiaj. Tutaj gąsienica Fisher Price po kolei, krok po kroku prowadzi dzieci przez kodowanie. Dodatkowo coś dla Sylwestra, czyli uczy ona też dzieci języka angielskiego, ponieważ mówi do dzieci po angielsku, ale za to prostymi zwrotami, na tyle prostymi, że nawet ja je rozumiem. Level one, ładuje się. I tutaj mamy samouczek, pokazuje dzieciom, jak mają tutaj pracować. Tam mamy po prawej stronie przyciski. Przenosimy. I jeżeli chcemy już, żeby nasz kod się uruchomił, klikamy na gąsieniczkę i tu jest teraz taniec radości. Dzieci się cieszą, że udało mi się napisać pierwszy swój kod. I po kolei gąsieniczka dokłada nowe bloki. Tutaj pokazuje na przykład, jak mamy obracać blokami. Bloki same się dostosowują i znowu klikamy na naszą gąsieniczkę. Czyli to jest najlepsza aplikacja właśnie jak zaczynamy, jeszcze nie mamy pewności, jak dzieciaki zareagują na Scratcha, na aplikację, ale chcemy już im coś pokazać. Idealna do przedszkola. Aplikacja się nazywa Codepillar. Jeszcze raz ją pokażę, jak. Jak wyjdę, zaraz jeszcze wpiszę. Codepillar, w sklepie Play jak najbardziej dostępna. Później coś, jak idziemy już dalej z dzieciakami, Lightbot Hour. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, Sylwester mnie tu poprawi. Tu mam język zmieniony na polski. Mam całą gamę języków. I możemy też zmienić, jeżeli na przykład chłopcy kodują, to zmieniamy na chłopca, jeżeli dziewczynki, to na dziewczynkę. To jest taki fajny gadżet. W tych wszystkich aplikacjach fajne jest to, że jest taka przyjemna muzyczka, która nastraja do kodowania. I tutaj również mamy po kolei, tak? Podstawy, tutaj już są jakieś pętle, znaczy pętle, funkcje, pętle, więc także możemy dostosować ten poziom do dzieci. Ja tutaj już co nieco robiłam, ale zaczynacie z dzieciakami, trzy komendy. I tutaj mamy już takie oswojenie dzieci z, oczywiście samouczek wszystko mówi, z polem, takim jak mają w Scratchu, że żeby coś zakodować, muszą to umieścić w odpowiednim polu. No i pokazuje nam, jak uruchomić, więc także jakby nie musi tu być zbyt dużej ingerencji nauczyciela.
to jakby intuicyjnie samo prowadzi dzieci. I jest sukces, przechodzimy dalej. Tak? I tak krok po kroku. O, i jeszcze pozytywna informacja zwrotna. Poznajemy nowe komendy. Także myślę, że nie będziecie tutaj mieli żadnych trudności z nauką programowania dla dzieci. Teraz przejdziemy do kolejnej. I Algorithm City. Algorithm City ma trochę taki interfejs z Minecrafta, a jak wiemy, dzieciaki lubią Minecrafta. I tutaj też mamy samouczek, trening. Zależy od tego, jak wykorzystamy nasze bloki, tyle dostajemy gwiazdek. Tutaj mamy też samouczek. Tak, mamy zdobyć złotą monetę i tu znowu oswojenie z tym polem do programowania. Dodatkowo tutaj musimy pilnować. Mamy do wykorzystania tylko dwa bloki, tak? Czyli dzieci już wiedzą, że nie mogą za bardzo poszaleć, muszą się zmieścić w tej ilości bloków. Jest radość naszego tutaj, nawet nie wiem, co to za zwierzę, to pingwin. I tam już widzicie, mamy trzy bloki, tak? Pokazuje nam najpierw, co mamy użyć i jaka jest reakcja. Czyli dzieci uczą się, który blok jest do czego. I także radocha. I widzicie, zdobywam kolejne monety, za które później można wpływać podpowiedzi. I tak można się bawić w nieskończoność. Są bardzo fajne aplikacje właśnie na pierwsze lekcje, żeby poznać, na jakim poziomie są dzieciaki, czego musimy ich nauczyć, czy miały styczność w ogóle z blokami, z kodowaniem. Tutaj Lobot, tak jakbyśmy nie wymawiali ry, a chcieli powiedzieć robot. O, tutaj już widzimy interfejs taki z komórki. Też właśnie rzecz, którą ja często robiłam na zajęciach pierwszych, pozwalałam dzieciom przenieść swoje telefony. Oczywiście informowałam rodziców, że będą wykorzystywane i dzieciaki wgrywały sobie te aplikacje na swoje telefony po to, żeby potem mogły, no bo na półtora godzinnych zajęciach na przykład nie zrobimy zbyt wiele tych poziomów, a dzieci naprawdę się bardzo wczuwały i chciały dojść do samego końca, jak to dzieci. Więc mogły sobie zabrać potem taką aplikację do domu i kontynuować. Później po tygodniu były fanfary, proszę pani, ja już przeszedłem całe, albo przeszłam całe, także naprawdę jest frajda. O, i tutaj znowu podział na poziomy, tylko już tutaj taki interfejs trochę robotyczny, to jest właśnie o bot chce mieć chip, no i tutaj już mamy program, tylko mamy już język angielski, bardziej rozbudowany i mamy na początku podpowiedzi, mamy troszeczkę więcej tych funkcji. Także tak jak ja wam tutaj pokazuję po kolei, tak polecam, żebyście wy też wprowadzali dzieci. No i tu jest Słowikom i nasz Lobot łapie chip. Tutaj widzicie, tu jest czekaj, tak? Czyli jakby mamy do wykorzystania te 8 miejsc. I to jest fajne, że możemy zrestartować tutaj te plansze, te poziomy, po to, żeby kolejne dzieciaki mogły korzystać. A co dzieci lubią najbardziej? No, jak są kolejne levele typu medium i hard, tak? To jest dla nich wtedy... Nie, Lobot jest też na tablety. Lobot jest też na tablety, na wszelkie urządzenia mobilne. I co ja tu jeszcze chciałam wam pokazać? A, jeszcze mam Sprite Box. Pisze się Sprite Box, zresztą tutaj mamy nazwę. O, i tutaj ja też już trochę przeszłam. Cofnę się, jak widzicie, mogę się cofać, ale żeby przejść dalej, muszę tutaj kolejne etapy zdobyć. Mamy też tam inne porę roku, także naprawdę można poćwiczyć. Tylko akurat
w przypadku monitora, jak robiłam z dziećmi tą grę, we dwoje, bo tutaj ten człowieczek z tej strony przesuwa osobę w lewo, w prawo, a ten podskakuje, czyli konieczna jest dodatkowo współpraca między dziećmi, żeby tego robota uruchomić. Najpierw uczę się po prostu, jak się poruszać, czyli na pewno nie będzie tu nic trudnego także dla uczniów klasy pierwszej, czyli nawet zerówki. I kolejny przycisk, który chcę zdobyć, mogę zdobyć 10 gwiazdek. Tutaj chcę po prostu przejść dalej, żeby wam pokazać. O, jak to się odbywa. Tutaj jakby konieczność programowania jest częścią misji. Chodzimy sobie po planszy, ale żeby ją przejść dalej, musimy coś zaprogramować. I tutaj o, muszę uderzyć wajchę pięścią, żeby się przesunęła. O, i mój pomocnik przesuwa, przez co ja mogę iść sobie dalej. I dochodzę do mety. I tutaj właśnie programowanie jest takim jednym z elementów, żeby przejść dalej. I jako, że dwoje dzieci na przykład na monitorze korzysta, bo na tabletach wiadomo, ten interfejs jest mniejszy, to wtedy śmiało mogą na przykład rozwiązywać na zmianę albo sobie po prostu pomagać. Można na przykład dzieci troszeczkę słabsze połączyć z tymi silniejszymi, a i tak mają taki efekt, że idą do przodu. I jeszcze chciałam wam pokazać PixBlocks, który jest właśnie tutaj dostępny na monitorach MyBoard. To taki niepozorny króliczek. Oczywiście polecam, żeby się zalogować, bo wtedy te postępy się zapisują. Możemy na przykład potworzyć konta dla całej klasy i obserwować postępy swoich uczniów. Jeżeli chcemy tylko się pobawić, to wtedy bierzemy offline i tak jak ja tutaj teraz będę programować, czyli bez użycia konta, bez logowania. I to jest bardzo fajna, rozbudowana aplikacja, bo ona prowadzi nas, zobaczcie, aż do samego Pythona, tak? Czyli od programowania obrazkowego po Pythona, czyli coś, na czym nam zależy, żeby nasze dzieciaki szły dalej, rozwijały się. I w tym programie, w PixBlocks, mamy nie tylko przykłady, czyli jak powinno wyglądać, on jest oczywiście całkowicie po polsku, jak uruchomić program, jak to działa w ogóle, tutaj mamy też tempo, ale mamy też oprócz przykładów, mamy zadania i mamy zabawy, tak? Czyli uczniowie oglądają przykłady, dowiadują się, co mają zrobić i wtedy mogą sami wykonywać zadania, a ci, którym zostało więcej czasu, mogą samodzielnie pobawić się, tak? Jeżeli mają więcej czasu. Więc jak najbardziej to jest aplikacja nie tylko na początek, żeby wprowadzić was w świat właśnie programowania, wasze dzieci, ale też przede wszystkim po to, żeby iść dalej, bo mamy tu i pętle, i dźwięki, i operacje matematyczne, a tak jak już mówiłam, mamy też Pythona, najpierw w uproszczonej wersji, potem bardziej rozwiniętej. I Sylwester, czy jest z nami? Tak, 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 ja już się przełączam, tylko czekajcie. O, żebyście mnie widzieli. Tak. Robota też przełączę, tak żeby było mnie widać, ponieważ słuchajcie, po idziemy już z powrotem do mojego udostępniania ekranu, czyli wracamy do aplikacji mBlock 5. Ważna rzecz, słuchajcie, to jest to, że mBlock 5 jest bezpośrednio oparty na tym, czego uczymy się w szkołach, tak, w szkołach podstawowych, czyli na Scratchu 3.0 i cały core tego mBlocka to jest Scratch 3.0.
do którego zostały zaimplementowane rozwiązania, między innymi MakeBlock, ale nie tylko, bo jak ja wam tutaj pokażę, to dodaj, to tego jest całkiem sporo i nawet jest, są konta deweloperskie, które pozwalają na dodawanie urządzeń własnych, tak więc ci bardziej ogarnięci robią samodzielnie tak zwane dostawki do tej aplikacji, tak więc dość dużo tu znajdziecie, robione nie tylko właśnie przez samą firmę, ale także przez innych. Ale dobra, słuchajcie, mały tur po środkowej części ekranu, czyli właśnie po kategoriach bloków. Tych kategorii jest kilkanaście i zaczniemy od tego, co jest chyba najważniejsze w programowaniu, w Scratchu i nie tylko, czyli od, bardzo mi się podobało, jak Jola to nazwała, bloki kapelusza. Nigdy tak o tym nie myślałem, ja zawsze jakby kojarzę je jako bloki startowe, czyli słuchajcie, taka kategoria zdarzenia. Ale to fajnie, bo to dzieciakom może pomagać, zawsze jest to takie wybrzuszenie, wygięcie, tak? Jeżeli rozmawiamy i tłumaczymy dzieciom, jak programować Codea, to przede wszystkim, słuchajcie, właśnie na przykładzie puzzli, takich, tylko że te puzzle mają jakby początek i koniec. I to fajnie widać na tych wypustkach, tak? To, takie puzzle początkowe, w tej chwili ustawione notabene jak, jako tryb live, czyli ten kod byłby przechowywany w komputerze, mają to wybrzuszenie od góry i wypustkę od dołu, która właśnie tutaj sygnalizuje nam, że będziemy podłączać coś od dołu. Taki kod, słuchajcie, możemy zakończyć blokiem z kategorii poniżej, kontrola, który ma wypustkę, raczej wkręśnięcie takie od góry, a tu już u dołu, zobaczcie, absolutnie nic. I do wyboru ma, czy mamy zatrzymać wszystkie skrypty, wtedy staje absolutnie wszystko, czy chociażby ten skrypt, albo wszystkie inne skrypty poza tym, do którego on jest przypisany. Pomiędzy będziemy wstawiać różne bloki. Możemy wstawić takie bloki jak chociażby wygląd. Wygląd są to bloki odpowiedzialne za to, co będzie pokazywane na Codeu, a na Codeu możemy wyświetlać zarówno obrazki na jego wyświetlaczu składającym się z ponad 100 diod LED, tak? Co ciekawe, te obrazki mogą być animowane, to też pokażemy, jak to się robi. Oraz, słuchajcie, możemy wyświetlać tekst przez wpisanie takiego tekstu. Jeżeli ja bym taki kod teraz szybciutko miał napisać, tak, zacznijmy, że niech to będzie tak, kod wykonywany jest tylko raz, to wtedy, słuchajcie, jak nacisnę przycisk A, to najpierw pokażę obraz okulary, dam mu, tylko wymienię te okulary na to, żebym nie musiał dawać osobnego bloku przez jedną sekundę, a potem przez kolejną sekundę, tak może pokazać, czy po prostu poczeka i pokaże hello. Tutaj wpisujemy ciąg. Ciągi jakiekolwiek, czy to będą cyfry, liczby, czy będą to wyrazy, oddzielamy je spacją, tak, wtedy będzie też przerwa w samym robocie, a tu możecie sobie właśnie rysować. Dość ważne jest to, wrócę jeszcze na chwilę do zdarzeń, że nie wszystkie bloczki macie w tej chwili dostępne, ale jeżeli zmienię tryb z live na tryb wyślij, to zaraz zobaczycie, co się stanie. To kolejne bloczki, tym razem inne, przestają być dostępne. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że teraz jestem w trybie wyślij, czyli ten kod będzie przechowywany w tak zwanym mikrokontrolerze w środku Codea, czyli w jego głowie i będzie działał również po odłączeniu. Dlatego nie możemy używać przycisków typu spacja, nie możemy używać przycisku typu strzałka i nie będzie tutaj w ten sposób nadawał komunikatu i czekał. Natomiast może być, kiedy uruchomi się, kiedy przycisk A, o którym już wcześniej wspomniałem, kiedy jest potrząsany, czy na przykład tu chodzi w grę żyroskop, który będzie wiedział, kiedy jest w lewo, prawo, uszy w górę lub w dół, czyli tutaj horyzontalnie sobie go obracamy,
ale co ciekawe, możemy nawet startować z kodem, kiedy głośność będzie lub timer powyżej danej wartości. To jest fajne, bo na przykład jak może być za głośno, to wtedy Kodi będzie próbował nam uciszyć klasę. Albo słuchajcie, możemy, tak, on potrafi powiedzmy rozpoznawać intensywność światła, więc na przykład jeżeli będzie mniejsza od jakiejś wartości, to też w jakiś sposób może sobie zareagować. Czyli te pierwsze bloczki, tak, kody kapelusza z kategorii zdarzenia, to są te, od których zawsze zaczniemy kod. Nie ma czegoś takiego, że ułożę kod tylko i wyłącznie takim bloczkiem. To nie zadziała, słuchajcie, żeby to zadziałało, muszę dać mu tak zwany inicjację takiego kodu, czyli powiedzieć, pod jakim warunkiem ma go wykonać. Kiedy się uruchomi automatycznie po każdym włączeniu, czy może jednak kiedy zainicjuje go na przykład potrząsaniem robota, to wtedy będzie to dodane. No dobra. Idziemy z powrotem do wyglądu. Poniżej mamy, słuchajcie, jeszcze takie rzeczy jak zapalanie pojedyncze i gaszenie pojedynczych diod. Tutaj możemy podać wartości. Ja wrócę na chwilę do obrazu, skąd będziemy wiedzieć te wartości. Zobaczcie, jak bierzemy sobie tu na edycję, to mamy tak w osi X od 0 do 15 i w osi Y od 0 do 7. Dlatego tutaj później możemy, tak, jeżeli chcielibyśmy na przykład... Czekajcie, ja wszystko wymarzę. Jeżeli chcielibyśmy zapalić sobie diodę, dajmy na to na pozycji 10 i pozycji 5, czyli tą diodę, ja sobie pokoloruję, tak, to wtedy bierzemy tak z X 10, 10. Oj, dobra. Momencik, nie ten przycisk. Klawiatury nie był włączony, a włączyłem za to coś innego. I 5. Słuchajcie, te dwa bloki dadzą nam dokładnie ten sam efekt. Tu jest jeszcze przełączaj pomiędzy zapaleniem i gaszeniem, też podajemy pozycji i kolejny blok, o tym za chwilę będę mówił, to są tak zwane bloki zagnieżdżane, które można włożyć w inne bloczki. Niefortunna nazwa błyskawica to jest efekt tego, że różne osoby tłumaczą to na język polski. Słuchajcie, to jest nic innego jak kod, który będzie dotyczył ukrytej diody. Ta dioda ukryta jest tu na samym dole ekranu i ona pokazuje to w 16, może pokazywać 16 milionów kolorów. Tak naprawdę może świecić wedle naszego uznania. Zobaczcie, mogę sobie to zmieniać, zarówno nasycenie, jasność i tak dalej. I ta dioda może nam świecić przez jakiś czas, świeci dłużej. Albo właśnie, słuchajcie, można ustawiać też kolor bazowy, tak, z jakąś tam wartością tego koloru i wtedy też tak będzie miało. To jeżeli chodzi o wygląd Kodi Rocky, także wydaje dźwięki. Co prawda nie potrafi mówić ani po polsku, ani po angielsku, ani w żadnym innym języku, słuchajcie, ale potrafi wydawać szereg zaprogramowanych wcześniej i wgranych mu dźwięków, troszeczkę przypominających czasami jakieś efekty dźwiękowe, a niektóre przypominają emocje, bo tak jak chociażby śmiech, nucenie smutne, westchnienie i tak dalej, zaraz spróbuję wam coś takiego pokazać, to Kodi Rocky taki dźwięk wyda. Jakbyśmy stworzyli animację i połączyli sobie te dwa bloczki, to jeszcze bloczek odpowiedzialny za czas, to możemy właśnie zaprogramować mu uczucie. I ktoś o tym kiedyś pomyślał i pojawił się taka kategoria jak emocje. I spróbuję wam teraz pokazać, ja przełączę sobie ekran, tak żeby od razu też Kodejowi, żeby od razu Kodej tam wam pokazywał. Przełączę się z powrotem w tryb live, tak żebym nie musiał wgrywać za każdym razem kodu i będę sobie to na przykład inicjował tutaj flagą. Spójrzmy, niech ten kody najpierw spojrzy w górę. P
Powinniście zobaczyć, spróbuję mu zmienić teraz. Mignął, mignął. Dobra. Niech się ucieszy. Teraz usłyszycie dźwięk. Mam taką... Oj! Dobra. Okej. Okay. Nawet zobaczcie, chciał uciec, ponieważ oprócz dźwięku i obrazu, nie wiem, czy dźwięk w sumie słyszeliście, bo ma mikrofon, on także ma wtedy zaprogramowane różnego rodzaju ruchy. Spróbuję w takim odkładzie, pokazać coś takiego. Nawet zobaczcie, niekoniecznie trzeba układać, tylko można sobie wcześniej, mając podłączonego robota. Chociaż, dobra, sprint to może to nie było, nie był dobry wybór. Przestraszony, może, albo oszołomiony. Zobaczcie, widzicie? I to są takie gotowe kody, które tak naprawdę zawierają w sobie ciąg znaków. Można też spróbować takiego kiedyś doświadczenia, jak już będą dzieciaki bardziej zaawansowane, żeby właśnie takie kody spróbować odtworzyć później ręcznie, tak? Ale idąc dalej. Emocje, wygląd, dźwięki mamy za sobą, pora na akcję. Akcja to jest, słuchajcie, nic innego jak sterowanie robotem. I mamy w zdarzeniach taki bloczek inicjujący, który pozwala nam na przypisanie pod klawisz z klawiatury, tak na przykład strzałka w górę, danej akcji. I tą akcją będzie przede wszystkim, słuchajcie, poruszanie się do przodu, do tyłu, skręcanie lewo, prawo, ale także tutaj zobaczcie i dość bliźniacze klocki, gdzie będzie jeść prosto i tak i do tyłu i tak dalej skręcanie podawane tym razem, słuchajcie, w stopniach. Jeżeli tylko uczniowie będą znali stopnie, można czegoś takiego spróbować. Jeżeli ja to podłączę, to on się przesuwa o 15 stopni na tym. Tak więc tutaj są klocki odpowiedzialne za ruch. Dlaczego w takich różnych wersjach one są zrobione? Chociażby dlatego, że jak mamy problem z żyroskopem, który może być rozkalibrowany, to wtedy te klocki jeść prosto, wymuszają na nim bardziej ten ruch taki bardziej skoncentrowany na tym, żeby utrzymać jednak ten jeden kierunek, tak? Bo jego gąsienice działają na zasadzie napędzania dwoma silnikami i one muszą iść równiutko prosto, żeby on nam utrzymał się w tej prostej linii, czy chociażby ten skręt był w miarę dokładnie. Jeżeli chcemy dokładniejsze, to te na dole używamy niż te na górze. Oczywiście jest taki bloczek, zatrzymaj ruch. Natomiast prawdziwa zabawa, słuchajcie, zaczyna się, jeżeli bierzemy się po pierwsze za czujniki. Tutaj czujniki podczerwieni, które potrafią, odpowiednio zaprogramowane, przechwycić sygnał z pilota. Używając pilota, klamy przyciskiem, oczywiście po zaprogramowaniu, i on wtedy sczytuje kod z pilota od telewizora i jest w stanie później ten sygnał nadawać z tego sprzętu domowego, ale prawdziwa frajda kryje się tu, ponieważ tak jak mówiliśmy wcześniej, Kodrioki ma bardzo dużo różnych czujników i te czujniki można wykorzystywać. Zwróćcie uwagę, że to nie są takie kody, które będzie się układać jeden pod drugim. Mają dwa rodzaje zakończeń, ostre i obłe, i zależnie od tego, w jakim rodzaju są zakończone, będą zagnieżdżane pod inne klocki, o czym za chwilę, ale popatrzmy, możemy przede wszystkim podglądać sobie na ekranie wartości takiego czujnika, zaraz spróbuję wam to pokazać, tylko w tą pandę rozszerzę, tak, i na przykład jeżeli mam nadzieję, że widać ten ruch. Jeżeli będziemy mieć głośność, tak, to ta głośność będzie się zmieniać. Ja mam tu też wartość potencjometru. Zobaczcie, przekręcę go w dół i ta wartość potencjometru
spada, co nam pozwala na przykład za zaprogramowanie tej właśnie wartości. Mam oczywiście intensywność otaczającego światła, poziom naładowania baterii, w tej chwili jest na kablu, więc 100%, tak? Możemy mierzyć siłę potrząsania robotem, czy chociażby właśnie takie rzeczy jak kąt obrotu i tak, czekajcie, o tak, czy chociażby kąt nachylenia tego robota. To już pozwala nam na naprawdę odbieranie dość dużo wartości. Kąty obrotu dookoła osi oraz timer, który, nie zdziwcie się, bo ten timer po prostu on leci non-stop, dopóki nie wyzeruje go. Tak więc też możemy takie rzeczy robić. No i słuchajcie, gdzie schowamy takie czujniki? Zacznijmy od tych okrągłych, później wrócę do tych śpiczastych. Przede wszystkim chowamy je w różnego rodzaju warunki, pętle, tak, i wyrażenia. I tutaj pokażę wam jeden z klocków warunków, tak. Na przykład wrócimy do czujników, wezmę wartość potencjometru, którą pamiętacie, ja tą tutaj dodam. Teraz ma 100%, a ja będę ustawiał sobie tą wartość na przykład na 4 teraz. Jeżeli będę chciał, żeby Cody Rocky ileś czekał, zanim wykona jakąś czynność, czy po wykonaniu danej czynności, mogę tą wartość sobie domyślnie zmieniać właśnie potencjometrem, tak? Albo, słuchajcie, zaraz wam pokażę coś, jak będę chciał na przykład, żeby Cody Rocky zrobił zupełnie coś innego, żeby wylosował liczbę, to jak zagnieżdżę to wylosuj od do i wezmę jeszcze, słuchajcie, w wyglądzie, żeby on to pokazał, tak, to w tej chwili wartość potencjometru wynosi 11, ja kliknę strzałkę w górę, wylosowało mi 4, strzałka w górę, wylosował 10. Jeżeli ja zmienię wartość potencjometru, i ona pójdzie na przykład, słuchajcie, do 50. Mam nadzieję, że wylosuje coś wyżej. Wysoko nie, ale jest już 26. Widzicie? To w ten sposób, zagnieżdżając trzy bloki w sobie, tak, i byłem w stanie, to rozłożę jeszcze raz na czynniki pierwsze, stworzyć taki szybki program, który na przykład pozwala mi na to, żeby on losował mi w jakiejś skali, tak? A tą skalę właśnie zmieniam sobie wartością potencjometru. I to, co pokazuję teraz, to jest zagnieżdżanie kodu, czyli najeżdżam, widzicie taką białą poświatę? To oznacza, że mogę dopasować te bloczki. Jeżeli wziąłbym inny bloczek z czujników, zobaczcie, ten Cody Rocky potrząśnięty i najeżdżam, no tu akurat wpasował nam, ale on chyba wtedy nie będzie działał. Widzicie? Jest false. Pokaż nam, to weszło, tak samo tu akurat też. Wcześniej tego nie było, tak szczerze mówiąc, chyba musieli zmienić, bo on wyskakiwał na ten, ale tu akurat nam dał false. Więc dobrze pilnować się, żeby to było tu oboje. Natomiast gdzie te śpiczaste, tak to nazwijmy, bloki można stosować? Tak jak mówiłem, nie będzie działał tutaj, zobaczcie, tutaj się nie połączy. Natomiast słuchajcie, wracamy do kontroli i tu mamy warunki. U góry są pętle, jeszcze pętle tu wyciągnę, za chwilę do nich wrócę, natomiast tu mamy warunki i te czujniki śpiczaste będą pasowały nam do warunków. O warunkach będzie zupełnie osobny webinar, tak więc wtedy będziemy omawiali, na czym to polega, całe programowanie. Na razie tylko taka mała zajawka, że to pasuje. Tak samo o pętlach. Pętle będą odpowiadały za to, ile razy ma coś powtórzyć Cody Rocky. To wszystko znajdziecie w kontroli. Natomiast są jeszcze dwie kategorie dość ważne, które będziecie z powodzeniem używać. Są to wyrażenia, tutaj będzie czysta matematyka, jeżeli będziemy chcieli na przykład, żeby coś już zostało obliczone, zdefiniowane,
czy cośkolwiek wyciągnięte chociażby z tak, czy połączone. Może to połączenie szybko jeszcze bym pokazał, albo nie, to zostawmy sobie na kiedy indziej. A tu są zmienne i listy. I zmienne i listy też będą miały zupełnie osobny webinar, bo to są dość trudne rzeczy i będziemy wtedy tłumaczyć. Natomiast tu są moje bloki. Po co są moje bloki? Tak jak w Scratchu. Jeżeli chcemy stworzyć jakiś zaawansowany blok, który będzie miał bardzo dużo kodu i później będziemy ten blok wielokrotnie używać w projekcie naszym, to możemy go zrobić właśnie tutaj pod tym utwórz blok, gdzie zdefiniujemy sobie jego nazwę i jakie dane będą wchodziły, a później ten bloczek będziemy sobie ponownie używać. Natomiast ważną rzeczą jest ten plusik z rozszerzeniami na dole, ponieważ pod tym plusikiem kryją się dodatkowe, słuchajcie, kody zarówno do Codeya, jak i do duszków. Tego naprawdę jest dużo i jak będziemy to omawiać, przynajmniej część z tego, sami zobaczycie, że możliwości w ogóle robota, jak i mbloka piątki są ogromne. Ja tylko pokażę szybciutko, jak dodaje się jakieś rozszerzenie. Mówiliśmy o dodatkach typu bloczki neuron, takie specjalne klocki. Wystarczy, że kliknę sobie dodaj. Tak, może być tak, że będzie taka strzałeczka, bo tak jak tutaj, to trzeba wtedy najpierw to pobrać. Pobieranie z reguły jest bardzo szybkie. O, tak jak tu i też kliknę jeszcze dodam. I te kategorie później, zobaczcie, pojawiają się tutaj, tak jak tutaj ta kategoria, która też się pojawiła. To akurat jest wyszarzone ze względu na to, że jesteśmy w trybie live. Tak więc tak to wygląda. Jeżeli jakieś pytania macie po drodze, czy mówiłem za szybko, to dajcie znać, zawsze do czegoś wrócę i coś powtórzę. A ja sobie patrzę, Jola, chyba wszystko omówiłem wstępnie, przynajmniej na razie, bo tak jak mówię, z każdą z tych kategorii będziemy spędzać sobie troszeczkę czasu, powoli. Mówiliśmy na samym początku, będzie to cały kurs 10-godzinny zrobiony i właśnie to jest ważne, że chyba pora na tą i literkę, tak? Ponieważ certyfikat będzie na końcu całego kursu, zbiera się literki, które będą hasłem dostępowym do tego katalogu, prawie jak Escape Room, nie? Tak. Literka dzisiejsza, którą warto powtórzyć, to literka I dla tych, którzy nie byli z nami od początku. Albo ci, którzy będą oglądali nagranie, bo jak wiemy, dzisiaj tak. Świat się skończył, Facebook się skończył, więc nie wiemy, co będzie jutro, jeżeli jutra nie będzie. Ja jeszcze obiecałam wam kartę pracy, czy jak to tam chcecie sobie nazwać, więc wrzucam tutaj link do pobrania jej. Nie wiem, czy może mogłabym ją pokazać. Sylwester, co sądzisz, żeby opowiedzieć o tej karcie pracy, tak minuta. Tak, mamy jeszcze czas, więc to będzie dobra rzecz. To pozwolę tylko jeszcze, skoro jestem na udostępnianiu ekranu, to tak żeby pozytywnym akcentem jakby i pierwszy kod wam pokazać, jak go napisać, tak? To z reguły programiści piszą kod hello code. Więc my napiszemy taki kod, który wgramy do Codeya, to jest dosłownie sekunda, kiedy kody uruchomi się, zrobimy pokaż hello. Ja tu specjalnie dopiszę hello world i użyję ze zdarzenia, wróć z kontroli, użyję takiego bloczka czekaj jedną sekundę i wrócę się do wyglądu i kliknę jeszcze pokaż obraz i tu pamiętam, Cody miał takie serduszka w oczach, tak? Na tym, a dodam jeszcze, słuchajcie, dźwięk hello. I teraz od razu pokażę, jak się ten kod wysyła, więc wysyłam sobie go do robota, żeby wam pokazać. O, on wyłączę go, bo on od razu ten kod zaczął wykonywać. Odłączyłem robota i to jest przykład tego, że ten kod będzie wgrany. O, tu pokażę. Włączam. I pokazał nam to wszystko. Tak więc słuchajcie, napisanie i wgrywanie kodu jest naprawdę
bardzo proste, a teraz Jolanta, oddaję tobie głos. I ekran, jakbyś mógł mi oddać, o tak, właśnie. Ekran też już oddałem. Idę tutaj na ekran, zaraz tutaj już mam. Jak już widzicie, tu tworzę kolejne karty pracy na kolejne webinary. Każda taka karta pracy będzie się mieściła na jednej stronie A4. Jest tutaj napisana, jak widzicie, specjalną czcionką elementarz. I jeżeli poprowadzicie ze swoimi dziećmi tak zajęcia, jak my dzisiaj z wami, czyli od A do Z po kolei, powolutku, to później dając im taką kartę, możecie sprawdzić, ile z tego zapamiętały dzieci, ile uda im się uzupełnić. Oczywiście zależy od tego, ile macie robotów, mogą działać zespołowo, mogą działać pojedynczo. Tutaj sprawdzicie, czy dzieci potrafią zainstalować aplikację, czy potrafią sprawdzić wersję aplikacji, czy potrafią się połączyć bezprzewodowo, czy dobrze słuchały, że ten adapter jest konieczny, także kalibracja czujnika kolorów i żyroskopu, także takie pytanie na poszukiwanie wiedzy, w jakim popularnym urządzeniu codziennego użytku spotykamy żyroskop. Oczywiście wszyscy wiemy, że to jest telefon komórkowy, jest to takie najczęściej używane przez nas obecnie urządzenie, które właśnie posiada w sobie żyroskop. I także to, co zrobił Sylwester, czyli pierwszy skrypt, pierwsze uruchomienie robota, wysyłanie go, czyli za pomocą tej opcji wyślij, także żeby dzieci napisały, co zrobi robot, i zmiana tego trybu wysyłania, żeby dzieci zauważyły właśnie różnicę, to, co opowiedział nam tutaj Sylwester, że kiedy ten tryb live się pojawia, nie możemy użyć pewnych funkcji, tak? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego te klocki robią się szare? Myślę, że dzieciaki złapią to w lot. I ułożenie kolejnego skryptu, gdzie wciśnięcie spacji sprawi, że krok jest dumny. Czyli to jest bardzo proste, ponieważ wymusza na uczniach naszych użycie tylko tych pierwszych opcji tego, co pokazał nam Sylwester. I myślę, że taka karta pracy jak najbardziej będzie pomocna. Nie wiem, jak wy sądzicie, dajcie znać, czy się przyda. O, fajowa. To będę tworzyć kolejne, tak jak obiecałam. Do kolejnych dodam także skrypt z rozwiązaniami, jakbyście jeszcze tak nie czuli się do końca pewni, ale myślę, że po tych 10 godzinach z nami Cody Rocky będzie waszym najlepszym przyjacielem i najlepszym przyjacielem waszych uczniów, bo jest on naprawdę prosty, ale jednocześnie może być rozbudowywany, może być też programowany w Pythonie, więc także coś dla starszych uczniów. Prawda, Sylwester? Zgadzasz się ze mną? Sylwester chwilowo się nie zgadza, ale na pewno się zgadza. Musiałem sobie włączyć mikrofon i kamerę, tak, więc ja się zawsze wyłączam, tak, żeby nie zakłócać. Żeby internet nie kraść. Tak, Małgorzata, naprawdę będziemy z każdą lekcją wchodzić poziom wyżej i to już też czas, żeby zapowiedzieć kolejny webinar z serii, bo CodeBig to jest tylko tak naprawdę taką początkiem tego, co już planowaliśmy z Jolantą. Kolejny webinar będzie 8 listopada, ponieważ założyliśmy sobie, że będzie to zawsze pierwszy poniedziałek listopada, ale pierwszy poniedziałek listopada wypada święto, więc w święto nie będziemy się uczyć, chyba że to nie ten czas. Chyba że ktoś będzie chciał znicz zaprogramować, to może. Dokładnie. I jeszcze dość ważna rzecz, tak wyjątkowo też w październiku zaczęliśmy o 19, natomiast będzie z powrotem o 20, bo wiem, że większość nauczycieli jednak ma więcej czasu już tak w okolicach tej późniejszej godziny, tak, niż ta godzina 19. Tak więc zawsze słuchajcie, pierwszy poniedziałek miesiąca, godzina 20. I teraz tak, teraz wyjątkowo link kończył się na CodeWeek,
ale ja sądzę, że ten link przemianujemy gdzieś z końcówką Kodi, więc jak już będziecie mieli linka na kolejnych zajęciach, którego możecie zdobyć, jak Facebook wstanie zdobyć na Facebooku Fundacji Inspirujemy, a jak nie, to jeszcze jest taka strona naszego normalnego sponsora webinarowego, czyli Mentor Systemy Audiowizualne, i ja wam tą stronę przykleję. I tam jest taka zakładka, słuchajcie, mentorowe inspiracje i webinaria. I tam zawsze pojawiają się webinary, które są zapowiedziane i które są prowadzone przez różne osoby. Tam też pojawi się, jest już link, który notabene będzie taki sam jak tutaj, czyli Kodwik, do webinaru 25 października o nazwie Dziedzictwo kulturowe, a druk 3D. Będzie bardzo fajny webinar pokazujący, jak uczniowie Jacka Kawałka oraz Łukasza Gierka, słuchajcie, stworzyli naprawdę imponujące repliki budowli, które niegdyś bywały w ich mieście. Jacek to w ogóle odtworzył cały Kołobrzeg sprzed kilkuset lat i będzie też mowa o czymś, co może być interesujące, ponieważ szkoły podstawowe właśnie teraz będą składały wnioski do laboratoriów przyszłości, w których wyposażeniem wymaganym ma być drukarka 3D, więc koniecznie bądźcie też wtedy z nami, bo też będą bardzo fajne rzeczy zrobione. A jak nie, to słuchajcie, widzimy się dokładnie za miesiąc na kolejnym odcinku z tej serii. To, co było dzisiaj, jest nagrywane i będzie udostępnione, słuchajcie, na kanałach właśnie zarówno chociaż na aktywnej tablicy też zobaczymy, czy nie udostępnimy, jak zbierzemy to wszystko razem, to pomyślimy, ale chyba nie, tylko tak po prostu weźmiemy, będziemy wrzucać każdy odcinek po kolei, natomiast na pewno będzie na Facebooku Fundacji oraz będziemy też pewnie szerować na grupie, szczególnie teraz, na grupie Zainspirowani na Facebooku, jak tylko ten Facebook wróci. Miejmy nadzieję, że wróci, bo świat się skończy. To nie pierwsza taka duża afaria jego, więc podejrzewamy, że damy radę. Że tak. Ja tak wolę myśleć o Facebook, a co innego. Tak więc słuchajcie, dziękujemy wam bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania, to jeszcze jesteśmy chwilę z wami, możecie do nas pisać, a jak nie, to bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. I do zobaczenia. Mam nadzieję, do zobaczenia. Powiedzcie znajomym. Ważna informacja, jeżeli nie macie w ogóle kodejów, tylko przyszliście zobaczyć w ogóle, z czym to się je, to na tej stronie kodowanie na ekranie, o której wspominaliśmy, można kodeje wypożyczyć zupełnie za darmo. I poćwiczyć sobie dokładnie wtedy swoje umiejętności. To jest dość ważna rzecz, bo wypożycza się od razu 6 robotów. Ja wam wyślę linka, co pozwala po prostu wejść do klasy i przepracować z tymi robotami w klasie jakąś lekcję, a nie tak jak w przypadku wielu innych wypożyczeń, że dostajecie jednego robotecika, którym się bawicie w domu. Tu możecie od razu wejść do klasy i na przykład wykorzystać coś, co dowiecie się. Dzisiejszą lekcję sprawdzić, czy działa, czy wszystko poszło tak, jak pokazywaliśmy. Jeżeli nie, to zawsze jesteśmy gotowi odpowiedzieć na pytania. Dokładnie. Słuchajcie. O, tak, już słychać, bo gąsienice. Tak więc bardzo wam dziękuję za dzisiaj i widzimy się za miesiąc. Do zobaczenia.